Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Adek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Chris. Witam. No i co? No i na bez przedłużenia, jak zawsze, przechodzimy do pytań. No i co? Od czego byś chciał tutaj zacząć? Tym razem nie zadam konkretnego pytania. Dobra, to jednak zadam. Jak długo grasz? Dlaczego Rocket jest ulubioną gierką? W co grasz poza Rocketem? O, proszę bardzo. A nie, zapomniałem jeszcze. Jakie masz ranki na początku? To tak, na trójkach mam czempiona 2 dywizję trzecią, na dwójkach taka sama ranga, dosłownie. Czempion 2 dywizja trzecia? Tak. Powtarzalność. No. No i na jedynkach C1 dywizja druga. No ale to i tak dobrze w porównaniu, tak. Zwykle dużo wyżej się ma te czempiony w bity na jedynkach. Tak? Nieważne. Okay. Się zamyśliłem na chwilę. No i co tam grasz poza Rocketem? Czasem zapominam zadać W FPS-a Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege PS? Tak głównie. Pro Revolution Soccer to taka podróba FIFA? Tak. Podróba FIFA. Śmiesznie to myśli brzmi. No bo normalny nie mam. No, czekaj, sobie przyciszę trochę grę, żeby się było słychać, bo ostatnio narzekali. Dobra. Teraz pora potryhardować. Wiesz może, okay, co będzie w drugim meczu? Znaczy, że coś wymyślamy, czy będziesz żywioł? Nie wiem, Rumble? No, to do ciebie będzie zależało, ale nie musisz mówić. Zaskoczysz mnie. Nie wiem, to Rumble może być. Jeden na jeden, czy trójki? Może być 1 na 1. Okej. Okay. W sumie dawno. Albo boomer mode, jak już 1 na 1 ma być. No to nie wiem. Może jak już 1 na 1 to boomer mode. W sumie takiego prawdziwego boomer moda to dawno nie grałem. Nawet nie pamiętam za bardzo stawień boomer moda. Jak tam widzę Dominusik, najlepsza oteczka. Nie, ja się ostatnio zmieniłem na Feneka. Co tam, freestyle grany, czy... Czy tak bardziej sobie sporadycznie trenujesz? Lepanko. Dobrze, to jest sporadycznie, to jest po lat coś. Ja to tak, wiesz, na rankedach ćwiczę wszystkie moje ruchy, dlatego za dużo nie mam dyspozycji. Chociaż może spróbuję coś zrobić. Ogo Bans. Panie... No, prawie się uda. Pozdrawiamy tu niego. Ale tego chyba nie przechwytuję, to nie widzicie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam was generalnie, oczywiście, tu napisał. Bang. A to było dziwne. Oj, muszę podgłosić kieruszkę jednak. Się zabawa dźwiękiem. No i co tam powiesz? Co tam dzisiaj jadłeś może? Po kolacji? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie. To inaczej, to co było na obiad? Bo to ulubione pytanie wszystkich. No, bardzo zdecydowany. Zupa. Tak, zdrowo. Niespodzianka, czekaj, dzisiaj jest jaki dzień? Dzisiaj powinien być rosół, jutro pomidorowa. Z rosołu z wczoraj. Coś takiego. Była taka piosenka. Czy kojarzysz? To już parę lat temu. Tak, tak, kojarzę to. Pomidorowa zrobiona z rosołu z wczoraj. No. Miałeś nie wiedzieć, co się dzieje. Chyba nie wiedziałeś. Jak ja nie wiedziałem, co się dzieje, to też nie mogłeś wiedzieć. To jest zagramy honorowo. Tylko po to, żeby go zniszczyć w tym momencie. Psychicznie. Psychicznie, ale niestety miał koła nad głową i miał w ramię. No, co za ramię nad Chris? O ty, co za dribbler. Jak widzimy, Dominus dopisuje. Trochę szczęścia, ale... No, pewnie tutaj chciał dodać strzał, ale przez przypadek flipnął. A może kogoś pozdrowić chcesz? Nie. Albo niech będzie, Batonika, bo z Xboxa. O, Batonik z Xboxa, najlepszy zawodnik. Nie, tak po prostu z tego King of the Hill poznałem. Chyba tak. Bat ma podobne rangi, no. Z tego co... Chyba, że się ostatnio nie nadrobił, bo wiem, że spadł z rangiem, ale... Na czym się tam poza grami interesujesz? Jakaś piłka? Praktycznie niczym, można powiedzieć. Idealnie. Tak. A piłką w ogóle? No,
powiem ci, że dużo osób, co właśnie gra w Rocketa, ani samochodami się nie interesuje, ani piłką. Także to takie w sumie śmieszne. Ja to akurat... Samochody może jeszcze. Ja to zawsze lubiłem sobie pograć w jakiś Need for Speed, pograć w FIFA. No to przyszedł Rocket, to nie muszę już wybierać. Można sobie pograć w to naraz. O nie. A w ogóle chyba ten. To sam zrobiłeś to auto, czy odgapiłeś od pewnego ziomka, którego nie wiem, takiego jeszcze nie widziałem, ale prawdopodobnie miał jakiś Pulsem K albo ktoś. Pulsem K, no właśnie. Założę. Nie wiem, czy identyczne kolory, ale... O, przeciwam mi gier. No, na pewno wiesz, że to malowanie używał. Tak, tak. W kombinacji z czarem, tylko nie wiem, czy ten zielony. No właśnie tak skojarzyłem. O, tam słychać... A dobra, to już nawet się kończy, to on mnie zadaje pytania. Czekamy. O nie, co zrobi nad Chris? O, Klaus w sumie. Aj. No dobra, tutaj nie zdradzamy wam, co będzie w kolejnym spotkaniu. Game. Cięcie. 200 jajki domyślenie się, pozdrawiamy to niego jeszcze raz. Chyba się domyślił, że odcinek jest nagrywany. No także jakbyście słyszeli powiadomienia ze Steama, to nie do was tym razem. A jeszcze nie powiedzieliśmy. Gramy Boomer Moda. Takie są ustawienia, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. A wracając, bo tam słyszałem chyba szczeknięcia pod koniec wcześniejszego spotkania. Bo pewnie masz jakiegoś zwierzaka, czy to ktoś z rodziny jeszcze? Tak. No jadłeś. Nie wiem. Co? Brat? Młodszy brat, tak. Młodszy brat sobie podszczekuje? To jest w sumie interesujące. Tak. O. Grając z Minecrafta. Grając z Minecrafta sobie szczeka. Bang! Ile to na poleci? 157. To jest miara foku. Prawie. Blisko. A tutaj od razu przypomnę wszystkim, co by chcieli wziąć udział. Żeby wziąć udział w tej serii, to musicie być na Discordzie i się zgłosić jako pierwsi, bo dużo osób pyta, jak wziąć udział. A ja w sumie zawsze zapominam powiedzieć, no to się nie dziwię, że pytają. Tak z ciekawości, dałoby się na przykład dwa razy porząd, jeśli komuś by się przyszczęściło? Nie, jest w sensie w zasadach, że nie można się zgłaszać dwa razy. Jak ktoś się zgłosi drugi raz, to... Grzecznie wypraszamy. A dobrze, dobrze. A tutaj precyzja uderzenia. Ciekawe, czy ktoś by próbował kiedyś na Smurfie się zgłosić. Na Smurfie? Jedna osoba była tak, dwa razy, tylko... konto w ogóle. A właśnie jedna osoba tak była? Że właśnie zmieniła konto i powiedziała mi w trakcie odcinka. Ale to w sumie i tak było. To było raz, że dawno, dwa, że długi okres minął, odkąd wystąpił pierwszy raz. Nie. W sumie, że tyle. Bang. Fajny jest boomer mod, taki delikatny. Czujesz się jak piórko na tym liście. Tak. Piórkę można mocno kopnąć. A potem do zwykłego meczu i się nimi latać. Nie no, wtedy jest fajnie wszystko. Takie... Dobry jest air dribbling po ograniu boomer moda. Nagle tą piłkę da się kontrolować. Możliwe. Pamiętam jak raz jeden widz odpalił chyba... Jakie to były ustawienia? Slow-mo i Gravity jakieś małe i potem miałem takie uczucie... O, sorry, w ogóle, odruchowo, jedynkowo. Zwalałem. Okej. Jaki clear. A, i potem miałem wrażenie, że cała gra jest w slow-mo jakimś. Naprawdę dziwne to było. O, no w ogóle zapomniałem zmienić auto. Okej. I boom. Nie, to było słabe na tym trybie, to się nie powinno liczyć poniżej 100 na godzinę. A jaki jest w ogóle twój ulubiony game mod w Rakacie? Dwójki czy trójki? Bo już rangi takie same. Dwójki. Ciekawe, czy ktoś kiedyś to powiedział jedynki. Może kiedyś. O, nice. Siadło ładnie. Nie no, jedynki w sumie są spoko, tylko denerwują. Trzeba mieć cierpliwość też. Trzeba mieć cierpliwość i trzeba mieć dobre kick-offy, bo najbardziej chyba denerwuje cię, jak leci seria kick-offów przegranych. Tak. A najgorzej się gra na osoby właśnie z komputera, grając na Xboxie. No, to jest takie trochę niesprawiedliwe. Pamiętam. Bo przy tych 60 FPS-ach spadających do 20, to czasami jest tragicznie. A ja pamiętam, w sensie, dopóki grałem na PS4, to było wszystko git. Ale jak się przyniosłem na PC,
chciałem zagrać sobie ze znajomym właśnie z konta z konsoli, to już było masakra. Aha. Nawet nie chodzi to o... W ogóle inna gra. Tak, nawet nie chodzi o same FPS-y, co wizualizację. Tego jakieś tam, bo wiesz, wyłączyłem sobie tę synchronizację pionową i wtedy to jest takie małe klatkowanie, do którego się trzeba przyzwyczaić. A no, już byłem przyzwyczajony, odzwyczaiłem się i to strasznie bolało w oczy po prostu. To no, wystarczy przestawić jedną opcję, ale wtedy masz wolniejszą grę, no to takie wiesz, jedno złe i drugie. Ty masz włączoną synchronizację pionową, czy coś takiego? Wyłączoną. Włączoną, no i dobrze, bo jak to my... A miałeś to kiedyś włączone? Jak zaczynałem grać, prawdopodobnie miałem. Ja tak miałem chyba do czempiona dwójki włączony, nikt mi nie powiedział, żeby to wyłączyć. Aha. Potem się okazało, że Rocket może szybko działać na konsoli. Ale ja to generalnie bardzo długo grałem na starym... O, kurde, strzał. Na starym telewizorze w Rocketa i no, tam się grało mega ciężko, bo było mega dużo opóźnienie. I właśnie pamiętam pierwszego dnia, jak wymieniłem telewizor, to się okazało, że to nie pad ma spowolnienie, tylko obraz był wolny. Nagle wszystkie takie trzymanie piłki na dachu i tak dalej się okazały proste. Trzeba przetryhardować. A w ogóle ciekawe, czy Rocketa dodam za fujko do Epic Games'a. Dobrze by było. W sensie, czyli no, Game Passie Xboxowym jest jakby za darmo, żeby sobie tam można grać. Teraz? Uważaj. Ogólnie, chyba od jakiegoś roku może Rocket League jakby jest za darmo na Game Pass, tylko Game Pass ten kosztuje jakby tam 30 zł na miesiąc. Więc. A, bo to nie jest to samo co Gold czy coś takiego? To co miesiąc trzeba sobie odnawiać. Ale to jest to samo co jest do grania online w cokolwiek, czy to jest coś innego? Tak, to samo. To samo? Serio? Ale na Xboxie to mało ludzi tak jest. Ale to czy pewnie dużo osób nawet nie wie, że ma Rocketa, jak wykupuje tego, czy Golda, czy jak to się nazywa. Jestem przyzwyczajony do nazwy PS Plus. To się po prostu nazywa Gold na Xboxie, czy jak? Xbox Live Gold się nazywa. No, Live Gold. Albo Ultimate. No. No to fajnie, że Rocketik jest. Co? To jak ktoś... Z was gra na Xboxie i nie wie, że ma Rocketa, to już wiecie, że macie. Chyba nie będzie. Znaczy, można sobie praktycznie Golda co miesiąc za darmo, za 4 zł to można robić jakby. No tak, tylko to już no bo to trzeba chyba... oszukany sposób. No, bo to się no chyba zakłada nowe miesiąc. Konto, a ludzie sprzedają zakładane tak, nowe tak. Konta, także można sobie na Allegro kupić. To też takie wyjątkujące tak. Pewnie. Damn. Ale akurat co tak robię. Tak? No wiem, dużo osób tak robi. Mhm. I za 4 zł zawsze jest. Na PlayStation chyba nawet za złotówkę. Aha, no to jeszcze lepiej. No, także... Ale na PlayStation nie ma Rocketa za chwilkę. Nie zdążę. Ale nie, no znowu za szybko minął odcinek. Mam wrażenie, że nic nie zdążyliśmy powiedzieć. Znowu zacząłem gadać jak walnięty. Coś tam się powieci na to moje głupie gadanie. No i co? No i to by było chyba tyle. Dziękujemy tutaj Kryzowi za wzięcie udziału, a wy wiecie, co macie robić. W sumie nie wiecie, ale domyślcie się. No. Także elo.